Was serdecznie. Dzisiaj krótki odcinek dotyczący, odpowiadający na pytanie, kiedy robimy karne serie na treningu i co to oznacza, że masz karną serię na swojej sesji treningowej. No cóż, jak to było w tamtym tygodniu podczas ćwiczenia, które się nazywa Split Jerk, no już później w jeszcze innej opcji tego ćwiczenia, wygięłam sobie nadgarstek, czyli miałam taki, tak jak się nadgarstek wygina w ten sposób, to on mi się przegiął, o, jeszcze troszeczkę bardziej ze względu na to, że tak jak dobrze kojarzycie, sztanga powinna spocząć na obojczykach, a u mnie chwyt jest czasami tak silny, że po prostu zapomnę otworzyć rękę i tak też było, zapomniałam otworzyć rękę, trzymałam bardzo mocno 45 kg i to 45 kg mi przegięło nadgarstek. Cóż, to było na początku treningu, trening dokończyłam i to z rekordami, bo wtedy była chyba, nie wiem, 180 też było razy dwa, no w każdym razie ciężko, nie, czy nawet 202,5, nie, już nie pamiętam, sprawdzę w historii. Natomiast trening był ciężki później, wszystko zrobiłam tak jak trzeba, natomiast następnego dnia obudziłam się rano i po prostu było Andrzej. Nie mogę ruszać ręką, znaczy nie mogę ruszać, nie, tylko że boli mnie po prostu i mam sztywne, nie mogę ruszać tym nadgarstkiem w takim zakresie, więc pierwsze co się pojawiło w mojej głowie to oczywiście dyskomfort, który będzie mi upośledzał niejako wyciskanie leżąc, ponieważ ja wyciskam chwytem małpim, czyli ten nadgarstek jest przegięty, sztanga leży tutaj, tak, to nie jest taki chwyt, tylko zdecydowanie głębsze wygięcie nadgarstka, no i no, o tym myślałam, tak? Co tam będzie właśnie z tym wyciskaniem moim, bo wiecie, jak dobrze wiecie wszyscy, którzy mi śledzą, rekordy moje są już powyżej 95 kg, 97 nawet już kilo było. No i cóż, w planie to było, przegięcie tego nadgarstka było w środę, w piątek. Zrobiłam martwy ciąg, zrobiłam dociąganie z bloczków, które spowodowało dekompresję tego stawu, bo tam oczywiście coś tam się poprzestawiało w kostkach. Czułam, że to jest takie niefajne uczucie. Dekompresja stawu na bloku 3 powtórzenia 200 kg. Po czym była ponowna kompresja, w wyciskaniu sztangielek leżąc z ciężarem 35 kg razy 6. Dobrze poszło, natomiast to było z dużą kontrolą i to było spowolnione, dlatego z poprzedniego tygodnia miałam 8 powtórzeń na dumbbell bench press 35, natomiast w tym tygodniu 6, ale i tak jestem bardzo zadowolona. Jak dobrze wiecie, sztangielki wyciskamy trzymając je tak, nie tak, więc tutaj nie było żadnego dyskomfortu, nie wiązałam nadgarstków, nic takiego, po czym wczoraj, wracając do tytułu odcinka, czyli kiedy robimy karne serie i kiedy zasługuję na karne serie. Wczoraj w moim treningu przypadało 95, czyli rekord, znaczy nie rekord, ale 95, czyli taki dość już ugruntowany level wycisnąć na dwa razy. No i cóż, serie rozrywkowe wszystkie w dwóch powtórzeniach były. I cóż, jakby przy pierwszym powtórzeniu wszystko było dobrze, natomiast to ciśnienie i ten nacisk na nadgarstek trochę powodował rozproszenie mojej uwagi i jakby zwracałam uwagę bardziej na ten nadgarstek, nie? Wiecie jak jest, jeżeli zwracacie uwagę na zbyt dużo rzeczy w trakcie wyciskania albo jakiegokolwiek innego liftu, to wiadomo, że może coś tam nie pójść. No i cóż, 95 było razy jeden pełny i no 1/3. Czyli jakby dotknęłam i zaczęłam ruch, ale już dalej nie poszło, bo
Znaczy Andrzej mi pomógł, ja cisnęłam dalej, czyli nie było tak, że sztanga mi upadła, czy mnie zagniotła. On mi nieco pomógł i to jednak wyszło, no ale wiadomo, że to było z pomocą, więc jako karna seria. I właśnie tutaj była karna seria. Karna seria, mianowicie 98 na raz. Nie? Andrzej mówi do mnie, to robisz 98. Zrobisz? Ja mówię, na raz? Na raz to zrobię, tak? Bo na raz to ściskam, wyciskam i nie czuję ciśnienia dalej, tak? Bo nie muszę się... No, zbyt długi czas pod napięciem mięśni powoduje, że tam się jeszcze odzywają te kostki małe, nie? I cóż, wrzucam filmik 98 razy 1 plus zaciski, czyli 98,5, to już było... Jeżeli dobrze śledzicie wyniki w mojej federacji, czy to w Polsce, czy na świecie, dobrze wiecie, że no to jest duży wynik, tak? 97,5 kg to jest rekord świata w mojej federacji aktualny, więc już przebiłam rekord świata nieoficjalnie. Natomiast to nie jest mój maks na najbliższe zawody, tak? To jest po prostu maks na kolejny czas i kolejne rywalizacje. Natomiast teraz gruntuję sobie tylko te liczby, które są już praktykowane, tak? Jeszcze tam kilka takich rzeczy związanych z przysiadami, też różne wariacje przysiadów robię, bo musicie dobrze wiedzieć i ja też dziwię się osobom, które robią tylko jeden rodzaj przysiadu, ponieważ uwolnijcie się czasem od napięcia dolnego grzbietu, tak? Zróbcie sobie inny rodzaj przysiadu, rozciągnijcie dolny grzbiet, tak? Wprowadźcie do swojego planu treningowego przednie przysiady, wprowadźcie do swojego planu treningowego sumo przysiady, tak? Żeby jeżeli robicie na przykład 2 czy 3 sesje treningowe, na których w każdych jest przysiad, to oczywiście począwszy od tego, że przysiad musi być z innym ciężarem, tak? Ponieważ nie można cisnąć cały czas na maksa, tylko obliczyć, czy to 60, czy 70, czy 80, czy na 95, czy na jedno powtórzenie, czy na 3 powtórzenia, czy na 5 powtórzeń, tak? To sobie wszystko układacie. Natomiast wprowadźcie jeszcze taką jedną odmianę dotyczącą rodzaju przysiadu, nie? Ponieważ jakby to jest kluczowe, żeby holistycznie podchodzić do swojego ciała i żeby rozwijać się w każdej płaszczyźnie, nie tylko jednego klasycznego na przykład przysiadu, bo prędzej czy później to może się skończyć jakimś zbyt dużym przeciążeniem w jakimś danym rejonie waszego ciała, jeżeli nie prowadzicie odpowiedniej fizjoterapii i nie rehabilitujecie się pod kątem czy to masażu, czy właśnie ćwiczeń innych, które będą uwalniały od tych napięć, tak? Tyle z mojej strony, czyli gratuluję sobie sama sobie, ale wiem, że też wiele osób z Was jest pod wrażeniem, z czego z góry od razu dziękuję i jest mi niesamowicie miło, że mnie śledzicie, że patrzycie, jak się rozwijam, że śledzicie, jak to wszystko jest. Wszystkie pytania dotyczące mojego treningu czy diety, jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście zapraszam na mój Instagram, można przez Instagram do mnie pisać, albo dla klientów mam numer WhatsApp, więc też w kontaktach będzie mój numer i można w kontaktach, w opisie będzie mój numer i można się ze mną kontaktować przez WhatsApp, jeżeli ktoś jest zainteresowany współpracą. Pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka, mam nadzieję niedługo. Albo piszcie też, jakimi jesteście zainteresowani tematem, będę się odzywać, tak? Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.